Cześć i czołem. W dzisiejszym dniu lecimy dalej z tematem, a tematem jest wypalanie w drewnie. Ja do wypalania użyję najprostszej wypalarki, którą kiedyś kupiłem w Lidlu z firmy Parkside i jeszcze działa. I zobaczymy, czy ona sobie z tym poradzi i w jaki sposób będzie wypalała. A jeżeli chodzi o przenoszenie wzorów, część z Was już widziała film, który macie tutaj u góry. A jeżeli nie, w jaki sposób przenieść taki rysuneczek z szablonu na deskę, odsyłam do tego filmu. Zobaczcie sobie, w jaki sposób. Dobra, ja zaczekam sobie, aż zagrzeje się grot w tej mojej lutownicy bądź pirografie, chociaż pirografem to szumnie by to nazwać, bo to jest mocno amatorskie, ale wypala i da się tym coś zrobić. Dobra, to lecimy.
mamy już moje dwie deseczki zrobione. Na filmie widzieliście tylko jedną, a tutaj Wam pokazuję teraz w pełnej okazałości mój pomysł na Dzień Mamy. To są deseczki dedykowane. To jest dla mojej mamy. A to jest deseczka dla mojej teściowej, która też poniekąd, jakby nie była, jest moją drugą mamą. O, zapraszam Was wszystkich na wycinajkę.pl. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do łapkowania, lajkowania i czegokolwiek robienia. O, tak wygląda pięknie. Mi się strasznie podoba. O, cud malina. To popatrzcie sobie jeszcze chwilkę, a ja już idę do domu. Na razie.